Witam wszystkich ponownie w Dolinie Lodowego Wichru. Cóż, tu jest ta cała Jeberilla. Jak, jeżeli pamiętacie, to jest ona właśnie tą... Jest ona tą narzeczoną całego tego maga, który umarł, popełnił samobójstwo, został zamordowany, nie wiadomo. Ach, zaskoczyliście mnie. Myślałem o czymś innym, wybaczcie, jestem Jeberilla. Jeberilla. W czym mogę wam służyć? Dajesz się nieco rozkojarzona. Czy dobrze się czujesz? Ostatnio niewiele spałam. Mark ktoś bardzo mi bliski. Nie mogę. Ja... Nic mi się nie będzie. Potrzebuję tylko czasu. Byłaś zaręczona z Emem Astyru, prawda? Tak, czemu pytasz? Chciałbym porozmawiać z tobą o jego śmierci. Czy mogłabyś opowiedzieć na parę pytań? Oczywiście, pytaj śmiało, o co zechcesz. Możesz powiedzieć mi, jak zginął Zaem? Rozumiem, że odebrał sobie życie. Tak mi przynajmniej powiedziano. Czy wierzysz, że tak właśnie było? Ja nie wiem. Sądziłam, że jest ze mną szczęśliwy, że go zadowalam, a potem powiedzieli, że musiałam go zawieść. Nie jesteś temu winna, Brillo. Nie miałaś z tym nic wspólnego. Nie. Ciągle się nad tym zastanawiam. Dziękuję jednakże za miłe słowa. Czy chcecie wiedzieć coś jeszcze? Znalazłem coś, co wygląda na dziennik Zaema. Wspomina w nim o prześladującej go istocie. Czy wiesz cokolwiek na ten temat? Pamiętnik? Nie wiedziałam, że Zaem prowadził pamiętnik. W każdym razie nie wiem o żadnym stworzeniu. Przypuszczam, że ma to jakiś związek z jego pracą. Czy możesz powiedzieć mi o jego pracy? Nic. Powiedział mi, że jego praca jest tajna i mam o nią nie pytać. Uszanowałem jego życzenia. Byłaś jego narzeczoną i nigdy nie rozmawiałaś z nim o pracy. Nie. Zaem był człowiekiem honoru. Jego praca była tajna i on nigdy nie złamał tej zasady. Kochałam i szanowałam go za to. Rozumiem. Jak myślisz, kto mógłby wiedzieć coś o jego pracy? Cóż, wiem tylko o dwóch ludziach. Jego zwierzchnik Sabalik Tam i jego uczeńka Vlatram. Jesteś tego pewna? Tak, jak już powiedziałam, praca Zaema była tajna i on nigdy nie naruszył tego ograniczenia. Tylko jego zwierzchnik i jego uczeń mogliby być z nią zaznajomieni. A co z Cedrinem Zilliem? Cedrin? Bibliotekarz? Nie, ten człowiek jest niekompetentny. Dlatego zajmuje się biblioteką, zamiast samemu prowadzić badania. A rozmawiałem z Kaewem Latremem. Ani ty, ani on, dwoje najważniejszych ludzi w życiu Zaema, nie wiecie? Nie wie nad czym pracował. W pewien sposób nie jestem zaskoczona. Jak mówiłam wcześniej, Zaem wziął sobie do serca swoją tajność swoich prac. Ale udało mi się dowiedzieć czegoś na temat pracy Zaema od Cedrina Zilla. Co? Jak to możliwe? Skąd? Cedrin mógłby wiedzieć. Nie mógł. Chyba że przeczytał zapiski prac badawczych Zaema. Notatki Zaema zostały zniszczone, ich popioły znaleziono przy jego ciele. Tak słyszałem o tym, jednakże zgodnie z tym, co powiedział Kaw, te zapiski były falsyfikatami. Więc mówicie, że Cedrin Zil zamordował mojego Zaema? Tego właśnie zamierzam się dowiedzieć. Póki co żegnaj je, Brillo. Ta sprawa idzie do przodu. A my w tym czasie... Ricky. Kto to jest Ricky? Nie wiem, zamierzam się dowiedzieć. Czwórka? Nie. Nie ty. Jeżeli możesz poświęcić mi chwilę czasu, mam ważne informacje, które mają związek z twoją misją. Mam też kilka przedmiotów, które mogłyby ci się przydać. Jakie to byłyby informacje? Na tym poziomie znajdują się kwatery strażników. Zajrzałem do środka i wyglądają oni bardzo groźnie. Nie jestem pewna, czy uda ci się ich pokonać. Przecież zawsze można ominąć te kwatery. Ze względu na istotę twojej misji, to chyba nie jest mądre rozwiązanie. Nie możesz przecież pozwolić na to, żeby ci strażnicy otoczyli cię, kiedy stawisz czoła Izairowi i Madae. A co ty wiesz o mojej misji? Wiem, że jesteś tu w imieniu 10 miast. Wiem, że masz zamiar położyć kres rządom Izaira i Madae. Skąd to wiesz? To nie ma żadnego znaczenia. Wystarczy, że wiem. Dobra, rozumiem. Jak więc powinienem rozprawić się z tymi strażnikami? Ja zatrułabym im zapasy jedzenia. To by załatwiło sprawę całkiem sprawnie. Nie lubię używać trucizn, Riki.
W takim razie użyłabym środka usypiającego. Czy takie niegroźne w skutkach rozwiązanie leży w zgodzie z twoją etyką, ha? I tak uważam, że jest to mało honorowe. Słuchaj, ja tylko postawię stopę w tych koszarach, zginiesz. Jeśli zginiesz, 10 miast przepadnie. Gdzie tu dostrzegasz honor? Dobra, rozumiem. Czy masz jakiś środek usypiający? Nie, to ty musisz zebrać wszystkie składniki i następnie uważyć z nich miksturę. Aby stworzyć środek usypiający, potrzebny ci będzie składnik wiążący, trujący składnik i skażona krew demona. Jak mam uważyć tą miksturę? Musisz znaleźć laboratorium chemiczne. To odpowiednie mieści się na drugim poziomie enklawy Tywen. Musisz jedynie uzyskać zgodę na to, by tam wejść. Dobra, zrobię tak. Dobrze, kiedy już przygotujesz mi strę, idź do kuchni i wylej ją na żywnościowe zapasy strażników. Gdy to zrobisz, wróć do mnie. Mam dla ciebie inne ważne zadanie. Dobra, bywaj. Wszystko ładne, że chyba mamy te wszystkie składniki. Mamy składnik wiążący, krew demona. Znaczy mamy składnik trujący. Krew demona. Czy mamy składnik trujący? To jest dobre pytanie. Jak nie, to trzeba będzie go gdzieś poszukać. Chyba musiałem go pominąć gdzieś. To w każdym razie jesteśmy tutaj ustawieni, więc wracamy z powrotem na poziom drugi. Tędy, drużyno. Tak ciągle stuka. To chyba ci niewolnicy na dole, co tak walą, robią schody i tak dalej. To musi tak stukać w całej wieży. Tak, o ile się nie mylę, to chyba tutaj. Nie wiem, czy czasem nie zostawiłem tutaj jakichś rzeczy. Czego? Załatwię to. Tu wzięte, wzięte. Też wszystko wzięte. Gdzieś musiałem coś zostawić. A tutaj jest trujący składnik. Słowo mocy gini. Wow. Pierścień odżywiania. I bełt. Pierścień odżywiania, co to może być? Ten pierścień nieustannie zapewnia noszącemu podtrzymujący życie pokarm, przez co nie musi on regularnie jeść, pić, by zachować zdrowie. Ciekawe. Oto wszechpotężne słowo mocy gin, PWD. W skrócie Power Word Die. Będąc podobnym do słowa mocy milczenia oraz słowa mocy ogłuszenia, słowo mocy gin jest najbardziej nieśmiercionośnym słowem mocy. Zabija jednego stwora dysponującego aż 100 punktami życia lub kilka stworów, bla 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 bla. Sprawdzenie liczby punktów życia odbywa się na podstawie bieżących punktów życia danego stwora, a nie ich maksimum, tak więc słowo mocy gin zadziała nawet na potężne istoty, ile zostały wcześniej zranione. Rzut obronny brak. Szkoda, że nie możemy się nauczyć tego słów, tego zaklęcia. Ale cóż, trudno. Gotów. Taki los bycia specjalistą od inwokacji. No ale tak jak pisał, to jest najpotężniejsze zaklęcie ofensywne w grze. Wystarczy zranić kogoś do 100 punktów zdrowia, potem PWD i panu już podziękujemy. Dobra. To nie będzie trudno. Siema. Muszę skorzystać z laboratorium znajdującego się w tym pokoju. W jakim celu? Muszę przygotować wywar. Zajmie to tylko chwilę. Widzę, że masz przepustkę delegata. Chyba nic mi się nie stanie, jeśli cię pozwolę. No, dzięki, spoko. Dobra, weźmiemy ten składnik trujący. Przynajmniej usypiający. Nie mam. Koncentrat trucizna nie ma nikogo zabić, ma tylko ich pousypiać. Przy okazji poszperamy tutaj trochę, może znajdziemy coś ciekawego? O, jakieś buty. Spoko. Grupowa dominacja, ciekawe. Ale nie mamy miejsca w ekwipunku. Ty masz może miejsce w ekwipunku? Masz trochę miejsca, więc tu przyjdziesz. To zadanie godne mojego kumpla. Jakieś rozkazy?
Już się robi. Szata czarodzieja, mikstura wolności, wezwanie biesa, grupowa dominacja i mikstura dodatkowego leczenia. Raz się tym zajmiemy. Trzeba coś zrobić, jak... Przygotujemy jeszcze tę miksturę usypiającą. Trujący składnik. Składnik wiążący i krew demona. Tak? Czy raczej skażona krew demona? I skażoną krew demona, tak. Czym mogę służyć? Ma kapłan. Natychmiast. Ba, 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 ba. Dobra, weźmy do krew demona i mamy truciznę usypiającą. Voila! W tej fiolce znajduje się płyn o mlecznej barwie. Każdy, kto wypije tę truciznę, zaśnie snem umarłego. Jednakże po pewnym czasie ofiara powinna się przebudzić w bardzo dobrym lub dobrym przynajmniej stanie zdrowia. Słucham. Dobra, to wszystko, co potrzebowaliśmy tutaj. Teraz idziemy do naszej lunatyczki. I dam jej tę miksturę jasności umysłu. To powinno zaradzić na jej problemy z żywiołakami. Zamieniam się w słuch. W porządku. Witaj. Mam coś dla ciebie. Wojlu, przyniosłem ci coś do... Coś, co uciszy te głosy. Musisz to wypić. Czy rozumiesz? Głosy. Przestańcie, nigdy więcej. Tak, tak, wypij to, Wilu. Co ta jaska? Gdzie ja jestem? Co ja tu robię? Byłaś chora, Wilu. Nic nie pamiętasz? Tak, nareszcie mój umysł jest czysty. Och, narobiłam masę głupstw. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego to robiłaś? Mogłam zatrzymać te głosy tylko w jeden sposób. Musiałam dać żywiołakom coś, na czym mogliby się skupić. W głębi duszy tak naprawdę nie chciałam, żeby budowa trwała, więc zaczęłam ją sabotować. Rozumiem, co masz zamiar teraz zrobić? Muszę upowiadomić Rogę, że czuję się dobrze, ale nie wrócę do mojego poprzedniego życia. Pozostanę tu z moimi braćmi. W porządku, zostawię cię zatem. Jestem ci wdzięczny za pomoc, bywaj. No dobra. Teraz jeszcze musimy zejść na dół. I porozmawiać z tą od niewolników. Powiedzieć jej, że żarcia nie będzie. Świąt nie będzie, żarcia nie będzie, nic nie będzie. Zrozumiałem. O, muzyczka. Jakaś przynajmniej. Gdzie ona była? Chyba gdzieś tutaj, ile się nie mylę. Nie, to jest tylko robotnicy. A, jest tutaj. Witam ponownie. Czy rozmawialiście z kucharką na temat kradzieży jedzenia? Rozmawiałem z kucharką. Właściwie to Bart rozmawiał. Odmawia zwiększenia racji żywnościowych. Ach, nie mamy więc nic wielkiego wyboru. Sami musieli ustalić, kim jest złodziej i powstrzymać go. Skoro już zacząłem, równie dobrze mogę doprowadzić to do końca. Wybaczcie mi, nie chciała być nachalna, ale bardzo potrzebujemy waszej pomocy. Jedzenie trzymamy w tamtym korytarzu. Jeśli skryjecie się w cieniu rusztowania, być może uda wam się przyłapać złodzieja na gorącym czynku. Dobra. Uwaga. Scena szpiegowska. Opatrzcie, ktoś idzie. Ale omija żarcie z daleka. Chodźcie i bierzcie racje żywnościowe, niewdzięcznicy. Sneaky, sneaky bastard. Nie wygląda na jednego z niewolników. Co za tym idzie, nie należy mu się żarcie. Ukradł żarcie! Zanim! Zanim, ludzie, szybko! Zanim zwinie żarcie gdzieś indziej, albo je zje. Jestem. Załatwiony. Aha, mamy cię, złodzieju, oddawaj żarcie. Nie życzę wam źle, podróżnicy. Proszę, abyście mnie zostawili.
Wiedziałem, jak kradniesz żarcie! Przedłem, aby położyć kres twoim złodziejskim nawykom. Przygotuj się na... Może nie tak gwałtownie. Musimy porozmawiać o żarciu, którego wykradasz. Wstyd mi przyznać, ale kradłem to żarcie. Dlaczego? Czuję głód, nie mam żarcia. Nie wiedziałem, co robić. Nie masz dostępu do kuchni, prawda? Nie należy do tego miejsca. Ja nie. Ja się tu ukrywam. Rozumiem zatem, kim jesteś. Nie wiem, nie mam imienia, nigdy aż dotąd nie potrzebowałem imienia. Jeżeli chcecie, nazwijcie mnie Zaem. Zaem? Jak Zaem Astyr? Na pewno to... Na pewno on to... On cię nie stworzył, tak? Ja nie wiem, o czym mówisz. Sądzę, że on cię jednak stworzył. Zaem to niezwykłe imię. Jeśli go nie znasz, to czemu miałbyś je wybrać? Ja... Dlaczego pytasz? Jeśli zostałeś stworzony przez Zaema, to powinieneś wiedzieć, że on nie żyje. Co? Nie... Jak umarł? Sądzę, że został zamordowany przez człowieka imieniem Cedrin Zil. Czemu? Dlaczego to zrobił? To była kwestia zwykłej zazdrości. Teraz rozumiem, przestał przychodzić mnie karmić, ponieważ został zabity. Twierdzi, że Zaem cię karmił? Tak, przychodził do mnie codziennie. Zacząłeś kraść żarście, żeby poprzestał przychodzić. Tak, wstyd mi to przyznać, ale robiłem to. Mówiąc o kradzieży żarcia, musisz z tym skończyć. Widziałem, że każdego dnia przynoszą żarcie tym ludziom. Przynoszą je znowu jutro. Tak, ale oni są niewolnikami i mogą dostać tylko tyle żarcia, a głodują z powodu kradzieży. Wybacz, nie wiedziałem, nie chcę nikogo krzywdzić. Już więcej nie ukradnę im żarcia, ale nie wiem, co robić. Czuję głód przez cały czas. Muszę mieć jedzenie. Czemu jesteś cały czas głodny? Nie rozumiem tego, co wam powiem. Powtarzam tylko to, co powiedział mi mój stwórca. Moje ciało zostało przyspieszone do tego stopnia, że zaczynam wyprzedzać rzeczywistość. Wiem tylko tyle, dlatego jestem taki szybki, dlatego niełatwo mnie zobaczyć. Dlatego też ciągle czuję głód. Poprosiłem cię o taką samą pomoc, jakiej udzieliście niewolnikom. Czy przyniesiecie mi trochę żarcia? Znalazłem ten pierścień pożywienia. Dopóki go będziesz nosił, nie będziesz głodny. Ach, to będzie bardzo przydatne. Jestem wam wdzięczny. Dobra, cieszę się, że się mogłem pomóc. Bywaj. W okazji pomogliśmy niewolnikom. Więc czas też do nich zagadać. Witajcie, udało wam się odkryć, kto kradnie nasze żarcie? Tak, sprawa została załatwiona. Wasze zapasy żarcia nie będą już dłużej uszczuplane. Dziękuję, jestem waszą dłużniczką. Spoko. Skoro jeszcze o tym mowa, o morderstwie, więc chyba czas pójść na drugi poziom i powiedzieć bibliotekarzowi, iż wiemy o jego małym fikumiku. Dobra, bibliotekarz był gdzieś tutaj. O, tutaj, dobra. Moje wyczulone zmysły są do twojej dyspozycji. Dobra, obstawmy wszystkie wyjścia, żeby nam się wymknął. I tak dalej. Dobra. Gdzie on jest? A, tu jest. Miło was znowu widzieć. Czym mogę służyć? Chciałbym porozmawiać z tobą o śmierci Zaema Astyra. Ach, tak, przypuszczam, że zainteresuje się ta sprawa, zatem czy odebrał sobie życie, czy został zabity przez jedno ze swoich dzieł? Ani to, ani to. Sądzę, że to ty go zamordowałeś, Cedrinie. Ależ to niedorzeczne! Jak śmiesz rzucać mi takie oskarżenie? No, sądzę, że posiadam mnóstwo dowodów, Cedrinie. Niestety są to co najwyżej poszlaki. Ach, cóż, co to nie wystarczy, prawda? Enklawa nie wystąpi przeciwko mnie bez niepodważalnego dowodu. Tak, co ma być, to będzie. Zaspokój więc moją ciekawość. Dlaczego to zrobiłeś, Cedrinie? Cóż, jeśli go zamordowałem, a nie twierdzę, że tak było, potem mogła być moja żywa pogarda do niego. Dlaczego? Cóż on uczynił, by zasłużyć na taką nienawiść? Byłem młodym ważniakiem z dzikimi pomysłami, szalonymi teoriami. W jakiś sposób zdołał omamić Sabalikatama, aby ten uwierzył w jego bełkot. Przyznawał mu stanowisko w enklawę, odbierając je mnie. Stałem zesłany na tę pozycję opiekuna tej biblioteki, a Zaem otrzymał projekt badawczy.
mój projekt. Więc zamordowałeś go tylko z powodu mało znaczącej zazdrości. Co wy możecie wiedzieć? To było coś więcej niż tylko zazdrość. Tak? Jak to? Ta zdzira, Brilla, miała na niego zły wpływ. Zmieniał się, trwonił swe talenty, tracił energię. Już tylko przypominał człowieka, którym był, nim ją spotkał. No tak, dobra. Jeszcze jedno pytanie. Jeszcze mogę? Ależ proszę, i tak nie możecie tego udowodnić, pytając co chcesz. Zatem musiał posiadać ochronę przed takimi atakami. Jak ją minąłeś? Ach tak, to dopiero pytanie, prawda? Potężny mag może być chroniony przez wiele zaklęć magicznych osłon. Przedostanie się przez nie to prawdziwe wyzwanie. Zgadzam się, więc jak to ci się udało? Jego narzeczona Brilla jest pospolita, to znaczy nie ma żadnego talentu do sztuk magii. Przyszło mi do głowy, że jeśli ma odwiedzić Zaema w jego komnatach, on będzie musiał wyłączyć swoje osłony. Więc przyjąłeś jej formę za pomocą magicznych środków i udałeś się do niego? Tak, tylko to sobie wyobraź. Widział swoją kochaną, kuszącą go spoza magicznych osłon. On by je wyłączył, by pozwolić jej wejść. Dokładnie, a najlepsze w tym wszystkim byłoby to, że zginąłby, myśląc, że jego ukochana go zdradziła. Zapłacisz za to, Cedrinie, naprawdę jesteś chory. Chory? Sądzę, że lepiej pasuje do mnie słowo błyskotliwy. Zresztą nieważne. Wasze zdanie mnie nie interesuje. Moje zdanie nie ma znaczenia, ale powinniśmy zapytać Wesy, co tym wszystkim sądzi. Zmykajcie i nie skarżycie na mnie, głupcy. Nie jesteście tywańskiej krwi, ani nie należycie do enklawy. Pozostanę głuchy na wasze żądania. Dobra, zobaczymy. Przy okazji wszyscy nam awansowali, co na to czekałem. Zrobić grupowy awans. No cóż, zostało nam tylko jeszcze wrócić na górę, oddać tą truciznę sypiającą i tak dalej. No i chyba to na razie tyle, jeżeli chodzi na te cztery poziomy. Potem jeszcze coś na pewno wpadnie nam do roboty. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. No i na razie.